Bo wiesz, że rynek i klient w tej chwili jest inny niż w roku 2019 czy 20, początek roku 20, to jakby nic nie powiedzieć. To jest pewnie najbardziej burzliwe 4 lata w ostatnich dziesięcioleciach Polski. Może jak chodzi o przełom 89-90 było bardziej dynamicznie, ale te ostatnie 4 lata to jest naprawdę gigantyczna zmiana. W roku 2019 czy początek 20 mieliśmy klientów, którzy mieli i wysokie, i rosnące realne zasoby finansowe. W związku z tym oferta była zupełnie inaczej budowana. Była budowana wokół przede wszystkim jakości, wygody. Bardzo mocny był trend produktów ekologicznych wtedy. Także to był taki moment, w którym ja zaczynałem. No i 4 marca roku 2020, a nawet wcześniej jeszcze na zachodzie, ale 4 marca pierwszy przypadek covidowy w Polsce, który zmienił, no wydawało się wtedy, że zmienił wszystko, tak? Klienci, którzy na początku kupowali na zapas. Później okazało się, że pewne kategorie się sprzedają, inne się nie sprzedają, ponieważ ludzie zmienili styl życia. To klienci mieszkali w domu, pracowali w domu, rozrywka była w domu, no wszystko było w domu, więc wszystko było zbudowane wokół oferty domowej, a to był cały czas klient, proszę pamiętać, który miał dzięki pomocy rządowej wtedy wysokie dochody. I kiedy nam się wydawało, że wychodzimy z drugiej fali, trzeciej, oczywiście dostosowując całe procesy logistyczne do tego, sklepy otwarte 24 godziny na dobę. Proszę pamiętać, że w kwietniu 2020 roku przed Wielkanocą było ograniczenie mówiące o 3 klientach na 1 punkt kasowy. Także to było nieprawdopodobne. Musieliśmy sklepy otworzyć 24 godziny na dobę. Klienci przychodzili o 2 w nocy i robili największe zakupy. No tego nie było i pewnie... I miejmy nadzieję, że tego już nie będzie, że trzeba będzie o 2 w nocy największe zakupy robić. I kiedy wychodziliśmy z tego no, bałaganu, można powiedzieć, covidowego, z tego zamieszania, z tego naprawdę utrudnionego bardzo biznesu i kiedy nauczyliśmy się tego trochę, wydawało się, że nic gorszego być nie może, to nastąpił luty roku 2022, czyli wybuch wojny w Ukrainie, co na nowo przemeblowało rynek. Efektem tego, po pierwsze, zwiększona ilość klientów, to było przede wszystkim. W pewnym momencie mieliśmy 10 milionów Ukraińców, którzy u nas kupowali, konsumowali, którzy w dużej mierze pracowali. Ale znowu, na początku zwiększone zakupy, gdzie wytężone wszystkie, cały supply chain wytężony, żeby dostarczyć klientom na czas towar. No i później druga część roku 2022, kiedy już Ukraińcy powoli bądź też wyjeżdżali dalej, bądź wracali w dużej mierze na Ukrainę i początek kolejnego ogromnego wstrząsu na rynku, to jest wstrząs inflacyjny, tak? Związany z wojną, ale nie tylko, z przerwanymi łańcuchami dostaw z Azji. I to był, myślę, dla biznesu naprawdę jeden z najtrudniejszych momentów, żeby, szczególnie dla sklepów takich jak my, gdzie cena jest najważniejszym elementem, czy jednym z najważniejszych elementów, bardzo ważnym elementem, żeby tak zbudować ofertę cenową, żeby nadal klientowi w tych trudnych czasach pomóc, oczywiście nie kładąc biznesu. W każdym z tych okresów chcieliśmy być i byliśmy blisko klienta, blisko naszych dostawców i w tym układzie klient, dostawca, my razem rozwiązywaliśmy problemy. I to nam pomogło przetrwać ten trudny czas i wyjść w wielu aspektach mocniejszym, a w wielu aspektach nie słabszym.